O ja jeszcze jakieś odcinek na Cześć, nazywam się Karol Mozelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki. Bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Ja powiedziałem, że to jest. Mam nadzieję, że, że formu, na spokojnie na chilowaniu i odpoczynku, ale jeżeli musi... My... to mam pocieszenie. Inni mieli wtedy gorzej. Jak kierowca tego Mercedesa, który chciał zwodować skuter wodny w Mikołajkach. Czy to porażka? No to już kwestia perspektywy Jeżeli przyjmiemy, że to Mercedes wodował skuter No to owszem, trudno tutaj z czystym sumieniem Otwierać szampana, ale Jeśli przyjmiemy, że to skuter wodował Mercedesa No to mamy do czynienia z operacją, którą zapisujemy Po stronie sukcesów Bo to jest kwestia perspektywy, tak jak z tymi gagatkami się No i jak perspektywę? Rastango. I to nie był jedyny samochód wodowany ostatnio w Majówkę, bo drugi z nich był wodowany w rzece Raduni na wysokości traktu Świętego Wojciecha 435. Tu widzimy moment, w którym kierowca uznał, że droga nie ma mu już do zaoferowania żadnych nowych wyzwań i pojechał w stronę rzeki. No, spokojnie. A tu widzimy, jak płynie. Z nurtem, bo wiadomo, jest Majówka, nie ma co się szarpać z życiem, bo po co biec pod wiatr, kiedy wieje w dobrą stronę. Co ważne, podczas pierwszego rejsu, ze strony postronnych, płynęła rzeka porad, jak unikać mielizn i bezpiecznie trafić do portu. Panie skacz, pan już! Mniej zrozumienia miały służby porządkowe, które wlepiły mu mandat w wysokości 3000 zł. Pewnie z zazdrości, no. Poro otworzyć delicję słone paluszki, i tę kawę, którą trzymacie specjalnie dla gości. Aczkolwiek ostatnio dotarło do mnie kilka informacji od was, że wy dla gości trzymacie gorszą kawę. To nie jest po polsku, to nie jest po chrześcijańsku. To będzie opowieść o dwóch braciach, którzy mieszkają przy ulicy Jarzambinowej w Bolesławcu. Jeden z nich, nazwijmy go Wojtek, postanowił, że chce mieć grilla w przydomowym ogródku, ale przy oczku wodnym, bo to podnosi prestiż imprezy i wtedy śląska smakuje jak co najmniej pod Wawelska. Oczko wodne podnosi prestiż kurca całej okolicy o 10 punktów wyskappy i postanowił, że nic nie będzie ograniczać jego marzeń i wykopał oczko wodne w ogródku. O głębokości 7 metrów ja pierd i 40 metrów kwadratowych. No i trzeba mu przyznać, ma rozmach. 7 metrów głębokości to jest stosując ostatnio przyjętą tabelę miar i wag, 28 żbików europejskich stojących jeden na drugim, zakładając, że ten na dole na siłowni robił tylko nogi. No i brat Wojtka, nazwijmy go Wojtek 2. Poinformował powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o tym głębinowym oczku wodnym, bojąc się, że kiedy Wojtek I napełni go wodą, to naruszy fundamenty wspólnego domu. I nie mówię tutaj metaforycznie o wspólnym domu, jakim jest Polska, ale o tym, że oni mieszkają w bliźniaku. Radca prawny inspektoratu, który nazywa się Rafał Rutkowski... No nie debile, zbliżę, kurde. To jest ty... najlepsze jest to, że to oczko wodne wykopał sobie, kurde, centymetr od chaty. Debil w ogóle. Ja pierdolę, że tacy ludzie, kurde, istnieją. Rafał Rutkowski, zbieżność nazwisk, odpowiedział... W toku postępowania ustalono, że zbiornik oczkowozny jest zlikwidowany na drodze gminnej, co wyklucza legalizację tego obiektu. Zbiornik musi być zlikwidowany. Decyzja Boga? w tej sprawie? Zostanie Przemek, w jak... Mam nadzieję, że nie zjedliście wszystkich Ale dębcy, nie takim. Bo, z... bo Wojtek I w akcie zemsty na bracie, za doniesienie o jego oczku wodnym, przeciął mu światłowód i odłączył rurociąg dostarczający gaz do posesji Wojtka 2 Więcej informacji chcieli uzyskać dziennikarze z portalu Bolec Info. Ja nie wymyślam tych nazw, one są prawdziwe. Bolec Info! Wszystko tu jest prawdziwe. No więc dziennikarze portalu Bolec Info zadzwonili do Wojtka 1, a ten powiedział, że owszem, zrobił to wszystko, ale nie zamierza się tłumaczyć. I teraz, jeśli chcielibyście to wszystko koledze albo koleżance albo znajomemu, który przyjechał z Erasmusa i zapytał, jak wygląda Polska, jeżeli chcielibyście to streścić w jednym zdaniu, to musielibyście powiedzieć, że Ludzie od Bolca zostali spławieni przez człowieka, który odciął swojemu bratu internet i gaz, dlatego że tamten doniósł na niego, iż ten wykopał siedmiometrowe oczkowodne na drodze gminnej. To jest jedno z najpiękniejszych zdań, które padło w newsach bez wirusa. Odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piąteczkę, pogadać, strzelić fotkę, to w najbliższych dniach będę z programem Afryka w tych oto miastach, zostały jeszcze ostatnie bilety na Łódź. i uwaga. Ej, dobra, dobra, czemu akurat dwa razy w Łodzi? Jak występ Afryka. Bo co? Bo miasto bez rzek? Że wody nie mamy? O tyku. Informacja dla Stoku i okolic, tudzież być może nawet całego Podlasia. Że A, nie mamy rzek, rzek bardziej, o to chodziło. w którą kiedyś prowadziłem. Nazywa się Modzelewski w Gwincie prezentuje. Skąd pomysł na nazwę? Nie wiem, szaleństwo. I uwaga, pierwszym występującym, pierwszym stenaperem, którym tam się pojawi, będzie Kasper Luciński, którego nie trzeba przedstawiać. Kacper 15 maja będzie w Białymstoku... Bo taka biedna i rozjebana? O, jak twoja stara. Klubie, Gwint z programem Uwaga na Łosie. Czy trzeba zapraszać, czy trzeba przekonywać? Moi drodzy, no chyba nie. Linki do wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Pamiętacie Paulinę Matysiak z partii Razem? Ostatnio zasłynęła z tego, że wrzuciła zdjęcie z tego, jak jedzie samochodem na święta, tuż po tym, jak na konferencji prasowej prosiła o to, aby nie jeździć samochodami, tylko wybrać autobusy. No więc uwaga! Zarząd partii Razem nie odciął jej jeszcze telefonu. I pani Paulina, korzystając z tego faktu, wrzuciła wpis, w którym skrytykowała promocje majówkowe. Majówka. Okres, kiedy piwo kupisz. Ty, no ale to dwa razy górę to samo mi podał. Taniej niż chleb. Idealny czas na promocję typu kup 12 piw, 12 dostaniesz gratis. Czas skończyć z prawem, które pozwala sprzedawcom na takie oferty. I ja rozumiem, że pani Paulina żyje w swojej bańce, gdzie nie ma grilla, tylko są e, towarzyskie spotkania, podczas których falafela popija się e, sojowym... Ej, ale konspira mnie teraz naszła. Skoro piwo jest tańsze kur... niż chleb, a autentycznie teraz, to... To jest spisek rządowy widzowie, ze względu na to, że chcą upić społeczeństwo, bo najmi ludźmi się łatwiej steruje, uzależnionymi. O kurwa, five. Ale jeżeli pani Paulina łaskawie wyjrzy z tej bańki, to zobaczę, że to są normalne promocje przygotowane nie dla patusów. Ludzie, którzy z tego korzystają, to nie jest patologia. To są po prostu fajni ludzie, którzy chcą się większą grupą spotkać na gaju, posiedzieć, pocilować i zapomnieć o takich ludziach jak ona Za i inni. późno 200 wit. lat, trochę tak. To, że ktoś korzysta z takiej promocji, nie znaczy, że gra ze swoim dzieckiem we frisbee butelko potatrzę. A poza tym to przestańcie ustawiać ludziom życie. Nie podoba ci się promocja, to z niej nie korzystaj. To jest chyba dosyć logiczne. Lewa strona, tak samo jak prawa, już się tak odkleiła. Włażył z butami do czyichś mieszkań i meblują według swojego feng shui. No, ej. Zresztą ziarnem cieciorki, na falafelu jej logiki, jest to, że sama wrzucała tweety o tym, jak fantastycznie spędza czas ze znajomymi. <laughs> no ale pewnie nie jest promocja, więc... No tamto to jest dla biedaków. A teraz porcja newsów nadesłanych przez Bartosza Zalewskiego. Newsów naukowych. Jeżeli macie problem przy grillu, mieliście, też będziecie mieli. Umówmy się, ten sezon trochę trwa. Z pijanym wujkiem, który podchodzi, zawsze ma takie super śmieszne zagadki. No nie, Ej, młody, Ej, co to jest? Postawie pływa i kaczka się nazywa. Twoja stara. No to albo inne pytanie. W chatowy, jak mieszkałem, to był zawsze jeden menel, który próbował wysępić na piwo w parku. Ej, I mówił tak. Co to jest? Chodzi. Ma jeden łeb. Można na nim jeździć, ale ma pięć nóg. Nie, poczekaj. Więcej. Cztery. Pa, ci, ma cztery par nóg. I ty tak minisz, mówię. Ja pierdolę, co ma cztery parnugi i można. Jest, zjem. Ma dziewięć nóg. O, dziewięć nóg. Znowu zjednam. Dziewięć nóg. No bo ma tak. Kuń! No bo ma... Dwie przednie. Dwie tylne, dwie lewe, dwie prawe i jedną pośrodku. Co było pierwsze? Jajko czy kura? No więc chińscy badacze w końcu pochylili się nad tym problemem tych pijanych wujków i tego pytania. No więc ci naukowcy zbadali wykopaliska sprzed 7000 lat, przeanalizowali wszystkie pozostawione tam ślady i rozstrzygnęli ten spór. Na pytanie: co było pierwsze? Jajko czy kura? Sugerują oni, że Pierwsza była gęś, według nich to ten ptak był udomychany jako pierwszy. Ale mogła być przebrana za kurę, tam sytuacja była dynamiczna. Pozostajemy w świecie chińskich badaczy, teraz genetyka. Za pomocą skalpera CRISPR udało im się stworzyć embrion z niezapłodnionej komórki jajowej, a z niego zrodził się zdrowy osobnik. To niepokalane poczęcie miało miejsce u myszy, więc następny jest prawdopodobnie wpadnie w wielką pułapkę za nasze grzechy. I jeszcze ciekawostka. Profesor Manuel, 3000 lat, Wykazał, że na jej właścicielu wykonano dwa zabiegi masteoidektomii, czyli reperacji ucha wewnętrznego. A dokładnie dokonano ich w 2019 i 2020, bo to na NFZ było. No tylko, Do że musisz zebrać katanę, to, to jest nie? Proponuję wam zakład. To jest kot, którego zadaniem jest przeskoczyć przez tę obręcz. Jeżeli oglądacie newsy z kimś, możecie obstawić, czy mu się uda, czy będzie wstyd przed innymi kotami. Dobrze, już macie obstawione? To jest wasza chwila prawdy. Nie uda się. Albo możemy też uznać, że jest remis i wszyscy będą zadowoleni. Certuję. Remisy są dla lamusów, którzy grają no, dla jeden. przyjemności, a nie na punkty. Nigdy. O kurwa, przeskoczył. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I dzisiaj mamy podwójne podium. Po pierwsze Monika Pawłowska, która dostała się do Sejmu głosami wyborców lewicy, a potem zmieniła zdanie i wstąpiła do pisu. Ona już była tutaj, ale pewnie jeszcze będzie się pojawiać. To był szpagat, którego nie wytrzymały legińskie jej wyborców. Wylało się na nią słusznie, szambo od ludzi, których zdradziła dla własnych interesów. I to z pisem. Dla tych, którzy nie interesują się polityką, to była taka zdrada ideałów, jakby Iron Man dołączył do Thanosa. Pam puściła się z Dwightem, a Joker wstąpił do policji. Czegoś takiego nie robi się swoim fanom. No i musi teraz głosować tak, jak jej każą. I tych głosowań było już sporo, ale jednego wyborcy jej nie zapomnął. Jeszcze będąc na lewicy, apelowała, aby walczyć o pociągnięcie do odpowiedzialności księży, którzy są ukrywani przez Kościół po tym, jak dopuścili się przestępstw na tle seksualnym. I biła brawo, Joannie szaryk Wielgus za to, że ta walczy w tej sprawie. No i teraz będąc w pis, zagłosowała za odebraniem immunitetu swojej przyjaciółce, swojej koleżance, swojej bohaterce, właśnie za akcję. Którą popierała wcześniej Jeśli myślicie, że może jej wyborcom to umknęło, no to nie Pod praktycznie każdym postem, który wrzuca na fejsie Komentarze to Oddaj mandat I to są jedyne komentarze, które ja mogę zacytować Wyobraźcie sobie, że ta kobieta codziennie Wchodząc do windy z lustrem Przeżywa to, co wy, kiedy wchodzicie do toj toja w parku A jeżeli nie, no to udowadnia, że można żyć Nie tylko bez nerki, ale też bez godności Bez kręgosłupa, bez... Oj, szacunku, oj, oj. gdzie Resztki tego szacunku już dawno wpadły do tego tojtoja Już jest za późno, żeby je ratować Jedno czy drugie? Czy brak luster? Kukiz, Sprawdźmy u źródła. Zadzwonimy do pani posłanki. Co? <coughs> tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Mozelewski, Newsy bez wirusa, z tej strony internetowy serwis informacyjny. Dozunie się do pani Moniki Pawłowskiej, tak? Tak, słucham Pana. Super, mam takie pytanie. Proszę powiedzieć, czy, bo tutaj zastanawiam się, czy poszło Pani bardziej w wymontowanie luster w mieszkaniu, czy może pogodziła się Pani z brakiem godności? Jeszcze raz, proszę powtórzyć pytanie. W związku z ostatnim Pani głosowaniem o odebranie immunitetu, czy zrezygnowała Pani z luster w mieszkaniu, żeby na siebie nie patrzeć, czy raczej zdecydowała, że będzie... O kurwa! Niestety, proszę pana, na takim poziomie nie będę z panem rozmawiać. Nie uważam, że jest pan osobą, z którą mogłabym rozmawiać. Z A kto jest osobą, z którą pani może rozmawiać? Jak? życzę dobrego dnia. Kto jest taką naprawdę. osobą? O, ale kurwa, giga ja, trzeba, Jak nisko trzeba upaść, żeby z panią rozmawiać? O, kurwa! Ja tak nisko nie upadnę, sorry. No nie umiem. Ja pierdolę. Innymi zwierzakami nawet nie hey. ciśnie, nie? Ale no se maja É. apir, Ok Drugie podium ceramiczne na szczęście nie należy do polityków, należy do ludzi odpowiedzialnych za pałac w Kurozłękach. Otóż wrzucili oni zdjęcie, na którym chwalą się tym, że zniszczyli ducha pięknego zabytku, dobudowując do niego w duchu pato-developerki, takie cudo w postaci nowej klatki schodowej i windy, niszcząc klimat i wyburzając część zabytku, a na jego miejsce tworząc coś tak paskudnego. No chyba, że budowniczy w XIV wieku zakładali, że elewacji brakuje szkła, metalu, windy i kiczu. Przy okazji wycieli wiekowe kasztanowce. I tu jest oczywiście tym, że to jest tylko i wyłącznie rozbudowa pod kątem osób niepełnosprawnych, aby te mogły zwiedzić wyższe kondygnacje budynku. Ale nie żyjemy już w XIV wieku. Jest masa rozwiązań od wind przyschodowych przez podnośniki pionowe. A jeśli to jest niemożliwe, to można dać wolno stojące. Ale to kurwa gigo chujowo wygląda w ogóle. Ja pierdolę. Jak pasożyt, kurwa jakiś. Są schodową z windą, ale połączoną z pałacem przewiązką, które nie niszczą pięknej bryły budynku i samego budynku. A najlepsze jest to, że oni nie mają pojęcia co zrobili i razem z konserwatorem zabytków czekają na oklaski. Pan Łukasz, byłem u was i zachwyciła mnie atmosfera, jedzenie, piwo, gościnność. Tego niestety nie mogę wam wybaczyć, bo wygląda okropnie. Pałac. Panie Łukaszu, cieszymy się, że docenia pan atmosferę, jedzenie, piwo i naszą gościnność. Jeśli chodzi o remont, nie jest jeszcze skończony. Poczekajmy na efekt finalny. Haha. Ha. Pan Łukasz, racja, mam nadzieję, że jednak rozbierzecie tę paskudną do budówkę, tylko drzewa będą trochę dłużej odrastały. I można pomyśleć, że to a, wypadek przy pracy kogoś, kto moderuje posty. Nie, tam jest więcej takiego złota. Pani Konstancja, myślę, że musicie dołożyć jeszcze obok paczkomat. Pałat. Yeah. Remont jeszcze nie jest skończony. Prosimy o chwilę cierpliwości i ocenę efektu finalnego. Uśmieszek. I jeżeli ktoś teraz napisze im w komentarzu: Ej, a gdzie są panele fotowoltaiczne na dachu, to oni dosłownie będą mieli. Kurwa fakt! No przecież, że panele! Żeśmy zapomnieli? A w równowadze do dzbanów toasty, dzisiaj za taki na złotego. Brzmi jak pseudonim następnego youtubera, który zaczął rapować, ale to jest jeden z najrzadszych gatunków zwierząt, które można spotkać w zoo na świecie. A dokładnie w 13 placówkach, w tym we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. I samiczka takina złotego przyszła tam właśnie na świat. Taki złoty wygląda, jakby owoc mezaliansu kozy i antylopy wychowywał niedźwiedź. Zaró wygląda jak mój pies z rogami, kurwa. Równo samce i samica mają rogi, a dorosłe osobniki ważą tyle co 20 borsuków, zakładając, że 6 z nich właśnie wyszło z wody. To, że kolor inny trochę. A teraz otwieram nowy segment. Kącik kulturalny brzmi średnio. Może macie jakąś inną nazwę. Chodzi o miejsce, gdzie będę Wam polecał fajne rzeczy, które są e, moim zdaniem godne obejrzenia, przesłuchania, przeczytania i tak Ale jeżeli macie jakiś inny fajny, fajny, fajny pomysł na nazwę tego No super. dobra, i bez kopyt. No ale chodziło o aj, dobra, no nie wygląda, kurwa, zjebałeś mi wszystko, widzów. ...niż kącik kulturalny, no to będę... W nie... piszcie w komentarzach, jak to może się nazywać. Najlepsze oczywiście wejdzie, wejdzie w życie. A, na początek news. Wraca Brygada RR i to w formie pełnometrażowego filmu. Chip i Dale wrócą do gry, ale co dziwne i... No dziwne po prostu, to to, że Dale zdecydował się na operację CGI, w efekcie czego jest nowocześnie animowany, podczas gdy Chip jest tradycjonalistą. Film pojawi się na platformie Disney, Plus, która będzie dostępna u nas od połowy czerwca. Do tego na HBO Max wjadą. Już chyba wjechało. O! W tym momencie wjeżdżają wszystkie sezony Samurai Jacka. No! Polecam Wam serial Peacemaker. Właśnie na... Kurwa, będzie co oglądać? Jakby, jak byłem mały, to nigdy nie mogłem załapać o co chodzi kurwa w Samurai Jacku, bo łapałem tylko pojedyncze, wyłapane odcinki. Nie obejrzałem nigdy od, od, od samego spodu. Wydaje mi się, że teraz jestem gotowy na to, żeby go obejrzeć. HBO Max. To jest spin-off filmu Suicide Squad, tego drugiego, nowego, bo pierwszy to nie było coś, czego można być dumnym w universum DC. Wszystko kręci się wokół głównego bohatera. Mięśniaka, który chce dobrze, ale wychodzi krwawo. Jest dobrodusznym patusem i niesie pokój dosłownie za wszelką cenę. To jest, to jest krwawy serial, komediowy, naprawdę momentami super zabawny, super bohaterski, ale to nie są wzorce do naśladowania. To jest coś w rodzaju odpowiedzi na pytanie, co by się stało, gdyby chłopaki z baraków dostali supermoce. To by powstał zajebisty serial kurwa, chociaż w sumie prawie, prawie dostali supermoce, bo jest przecież komediowa, znaczy kartunkowa wersja Chłopaków z Baraków. Czyli DC w końcu znalazło swój styl i jest to taki niefamilijny Marvel. Nie wiem co Kronika to jest. Jakbyś nie, nie, nie napisał... ...które żyje prawem dzikiego zachodu. A, Suicide Squad, dobra. Nie, 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 nie lubię superbohaterów i kurwa nie oglądam takich rzeczy, nie wiem. 39-letni miesię... miesięczny. Green bastard, o, oh, let's go. lat. letni mieszkaniec powiatu bielskiego, którego zatrzymała policja. Zapytacie za co? I to jest bardzo dobre pytanie. Otóż ten złoczyńca o nieokiełznanej dzikiej duszy rozsypał w taksówce, którą jechał, amfetaminę. Kiedy kierowca zwrócił mu uwagę, żeby po sobie posprzątał, ten stwierdził, że tego nie zrobi. Co było dziwne, no bo energii to mu raczej nie brakowało. Taksówkarz namierzył policjantów, policjanci namierzyli psa, a pies namierzył złoczyńcę, któremu teraz grozi do 3 lat. Dyskutowania z łysym, kto będzie sprzątał cele. A co tam w sporcie? Po pierwsze, polscy hokeiści pokonali wszystkich przeciwników w Mistrzostwach Świata Dywizji I B i tym samym awansowali do Dywizji pierwszej A, czyli takiej światowej drugiej ligi. Awans to awans. Po drugie, znamy już wszystkich finalistów, no obydwu, piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale zmierzał się Liverpool, któremu kibicuje całym sercem z Realem Madryt. Real wyeliminował Manchester City, w którym od przyjścia Pepa Guardioli, arabscy szejkowie wydali ponad 900 milionów funtów wygrałeś grałeś w składy i... Na, no, no, o to chodzi. Myślę, że kurwa chodzi o jakąś grę jebaną. i nadal nie mogą zdobyć tego pucharu, o którym marzą. Ale możliwe też, że te całe miliony wydają nie tam, gdzie trzeba, bo rozwiązanie problemu może leżeć gdzieś indziej. Bo w 2018 roku, kiedy Guardiola jako trener City popadł w konflikt z jednym z piłkarzy, Jajaturę, menadżer tego drużyny, to, Afrykańscy szamani, obłożą Pepa klątwą, która sprawi, że nigdy więcej nie zdobędzie Pucharu Ligi Mistrzów. Czy w to wierzyć? Nie wiem. Wiem, że nie widzę w rękach Pepa tego pucharu. A w bułgarskiej trzeciej lidze, podczas meczu bałkan Botewgrad Jordan Apostoł... Poczekajcie, bo to jest tak. bałkan Botewgrad to jest nazwa drużyny... Szaracy Jordan... kurwa, kradną. Co jest? Na postołów to jest nazwisko piłkarza, który uznał, że musi ukraść kilka minut dla swojej drużyny i najpierw symulował... O kurwa! A potem postawił wszystko na jedną kartę i wykorzystał doświadczenie aktorskie, które zdobył prawdopodobnie w młodości i zasymulował dynamiczny... Ucieczka przed krzyżakami. na Psyndera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam zwierzaki z różnych schronisk, albo po prostu różne zwierzaki, co tam się ograniczać do schronisk, który tylko... Do czeka... aha, tak, tak. W A w tym tygodniu przefantastyczny Stefan. O, to jest, proszę Państwa, Stefan. Stefan jest piekielnie inteligentny. Kiedyś, jak ludzie z schronisku wyszli na chwilę i zostawili 200 panoramicznych, to jak wrócili, to 123 z nich by już było rozwiązanych. Nie ma dowodów, że to on, ale miał ślady tuszu z długopisu na łapach. Serio, no. po co miałbym zmyślać? I do tego, kiedy trzeba, jest oazą spokoju. Gdyby Bruce Banner miał takiego psa, Hulk nigdy nie zagrałby w Avengersach. Wygląda jakby Husky w trakcie dorastania stwierdził, że on to jednak będzie owczarkiem. A potem to już w zasadzie wszystko jedno. Ma też niezwykle rozwinięte zdolności komunikacyjne. Jeśli postawicie przed nim Portugalczyka i Koreańczyka, to Stefan sprawi, że oni się od razu dogadają. Pod warunkiem, że obydwaj będą mówić po angielsku, ale to Stefan sprawi, że ustalał właśnie to, także no to jest jakby jego sukces. No. Poza tym jest przepięknym gagatkiem. Więc jeśli zasmyrało was klację piersiowa na jego widok i chcecie, żeby Stefan cieszył się tak na wasz widok, no to swipe prawo i dzwońcie pod ten numer. Przypominam też, że każdy, kto adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma od sklepu przysmakowo.pl Bon na zakupy za trzystówki stówki, 10% o. zniżki do końca życia u nich, a ode mnie dożywotni wstęp na imprezę z moim udziałem. Do śmierci mojej. Ej, kurwa, ale zajebista rzecz. Stanuję. albo waszej. W tym tygodniu wiele razy podsyłał... Tak z dupy wrócimy kiedyś do tego, jakiejś wieczorynki, a może to ...idol dzieci, obecnie starszych pań, które głosują na PiS, zapowietrzył się, widząc tęczową flagę wiszącą obok biało-czerwonej i wyrzucił ją w krzaki. Uznałem jednak, że nie będę się pochylał nad obsesją jakiegoś homofoba, który uważa, że jest samcem alfa, twardzielem z najmroczniejszych zakątków miasta, odjebał. gdzie nie zapuszcza się nikt, komu życie miłe. Tego macho, który swoim zimnym spojrzeniem potrafi schłodzić nawet rozgrzane serca Tego kurwa Majdan, tak? Swoich 70-letnich fanek. Tego twardego zawodnika, który uważa, że tęczowe kolory są poniżej godności prawdziwego faceta. Tego, który uważa, że tylko Bóg, honor i katalizatory. Jaki mogli. Zdaniem... Je... A, dobra, spoko. Bo on był z Dodą chyba, dobrze kojarzy? Kurwa, ja nie wiem, nie ogarniam tych typów. Nie jest godzien tego czasu, który można przeznaczyć na coś fajniejszego, na przykład na to. Bo, jeżeli szukacie swojego zwierzęcego, duchowego przewodnika, Majdan ale... był z Dodą. jak Majdan wyglądał? Kurwa, poczekajcie. Znaczy, teraz pewnie inaczej. No, ale w chuj podobnie, kurwa. To już zajęte. No to polecam rozważenie Szopa. Na przykład ten w środę wszedł na latarnię we wsi Żabów w powiecie pyrzyckim i zasnął. Strażacy otrzymali zgłoszenie, że Szop śpi na latarni, jakby to komuś w ogóle przeszkadzało. No ale przyjechali, wyłączyli prąd i za pomocą podnośnika zdjęli Szopa i go wypuścili. A on zabłysnął w, w tym, że był w Big Brotherze właśnie, nie? Ten typ jest na Wikipedii opisany jako aktor. A no tak, no bo tam w jakichś filmach wystąpił, hehe, <laughs> śmiesznych serii tych komediowych niby. Shop przyjął do wiadomości tę aluzję. I wszedł ponownie na latarnię. I znowu zasnął. I znowu komuś to przeszkadzało. Tym razem strażacy złapali. Majda, to ten od słynnego wywiadu po meczu? Czy to był ten wywiad. E... On go kurwa kopał, tak? To jest ten?. Worek do odławiania zwierząt i wypuścili w lesie. Shop po tej akcji nie wrócił na latarnię. Jeszcze. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, interesuje mnie praca i zarabianie pieniędzy, ale z tego równania chciałbym wykreślić pracę. Czuję, że nie jestem do niej stworzony. Moim totemicznym zwierzęciem jest szop, więc jakby rozumiesz. Czy jest jakaś praca, która nie koliduje z radością i zabawą? Jeżeli nie jesteś specjalnie przywiązany do stabilności emocjonalnej, no to może być stand-uperem, a jak nie? Jeżeli chcesz mieć stałą pracę na etacie i jednocześnie się bawić, no to myjnia samochodowa. Mmm Tango! O oh, kurwa! Ale frajda, ja pierdolę! Streamer? Nie, no streamer ciężka robota, kurwa, z kilofem na plecach I to 12 w 12 godzin. Wielkie dzięki, że zostaliście w spokój, kurwa. To jest jak mi dupa siedzenia boli link już. link do Patronite'a Patronite znajdziecie. W muszę do czasami. Dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy przesyłacie masę fantastycznych rzeczy, wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie. Aż tak za pierdol, że Jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić, co według was jest ciekawe i o czym można wspomnieć w programie, piszcie do mnie na Karol Mozaleski albo na fanpage'u, na Facebooku, nie na prywatne, albo na Instagramie, Instagram.